Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Witam, panie ministrze. Dzień dobry, pani redaktor. Będziemy rozmawiać o ustawie antyprzemocowej, której zapisy przewidują niemal natychmiastowe usunięcie sprawcy przemocy, usunięcie go z domu, z mieszkania, w trybie, tak jak powiedziałam, natychmiastowym, jeśli oczywiście sytuacja zagraża zdrowiu, a nawet życiu domowników. Panie ministrze, półtora roku od funkcjonowania tej ustawy, jak pan ocenia jej skuteczność? Te półtorej roku pokazało, że ta ustawa rzeczywiście działa i rzeczywiście skutecznie przeciwdziała temu zjawisku przemocy domowej. Rzeczywiście udało się wprowadzić nowe narzędzie dla policji, również żandarmerii wojskowej natychmiastowego. To jest bardzo ważne, nakazu opuszczenia przez sprawcę mieszkania w związku właśnie z tym zagrożeniem dla życia i zdrowia domowników. I to jest nakaz, również zakaz powrotu, zakaz zbliżania się do tego mieszkania, który jest wydawany na 14 dni. To jest ważne, ta natychmiastowość, aby osoby, które właśnie dotknięte są tą przemocą, miały natychmiastową ochronę. Następnie jest możliwość przedłużenia niejako tego zakazu zbliżania się, zakazu powrotu do mieszkania w drodze procedury sądowej, cywilnej, nie karnej, tylko cywilnej, co również jest ważne, bo osoby bliskie niejednokrotnie nie chcą wszczynać procedury karnej, więc myślę, że te półtorej roku funkcjonowania tej ustawy pokazało, że takie natychmiastowe rozwiązania, a także skuteczne działania sądów cywilnych, to jest właśnie bardzo ważne narzędzie do tego, aby z przemocą domową walczyć. Szczególne uprawnienia dostali nie tylko policjanci, ale i żandarmeria wojskowa, ta natychmiastowa reakcja, natychmiastowa decyzja w sytuacji, kiedy policjant uzna, że ta sytuacja wymaga natychmiastowego usunięcia sprawcy takiej przemocy z domu, to jest zmiana o tyle bardzo ważna, że do tej pory takie uprawnienie miał sędzia, miał prokurator, a wiadomo, że jak sąd, to są decyzje, na które ofiary często czekają w dużym stresie. A tutaj mamy nowe uprawnienia. Jak policjanci się w tych przepisach odnajdują? Ile takich decyzji o usunięciu sprawcy zdarzenia zostało do tej pory wydanych od początku funkcjonowania ustawy? Tak, rzeczywiście to było nowe narzędzie. Wcześniej policja czy żandarmeria wojskowa tym nie dysponowała, a problem istniał, tak? I rzeczywiście było tak, że w tych najbardziej jaskrawych, tego bezpośredniego, już naprawdę bardzo bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia można było stosować zatrzymanie, potem ewentualnie tymczasowe aresztowanie, ale bardzo często sprawca jednak wracał, tak? W tych sytuacjach, nazwijmy to, nieco pośrednich. I policja bardzo dobrze, jak i żandarmeria wojskowa, znalazły się w tych nowych realiach. Bardzo sprawnie to narzędzie stosują. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy w okresie vacatio legis przed wejściem w życie tych rozwiązań w listopadzie 2020 roku. Przez pół roku mieliśmy właśnie ten czas, żeby wspólnie przeprowadzić szkolenia. Zostało przeszkolonych ponad 30 tysięcy funkcjonariuszy policji, żandarmerii wojskowej, również osoby pierwszego kontaktu z Funduszu Sprawiedliwości, także kuratorzy, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury szkoli prokuratorów, więc to przygotowanie do wdrożenia tej ustawy było fundamentalne i myślę, że efekty pokazują, że to bardzo dobrze zadziałało, że ten nakaz jest stosowany przez pierwsze półtorej roku, to ponad 5,5 tysiąca nakazów, które zazwyczaj korespondują też z zakazem zbliżania się oczywiście do tego mieszkania, które zostały wydane, a o skuteczności i takiej efektywności działania policji myślę, że wskazuje chociażby taka dana, że tylko w dwóch przypadkach na te ponad 5,5 tysiąca sąd ten nakaz uchylił jako niezasadny. To pokazuje, że też nie ma takiego problemu, przed którym też oczywiście staraliśmy się uciec.
uciec, mianowicie, że to narzędzie mogłoby być wykorzystywane czy nadużywane w sposób nieuprawniony. Przewidzieliśmy bardzo wiele różnego rodzaju takich wenteli bezpieczeństwa i myślę, że ten efekt w postaci tylko dwóch uchylonych nakazów pokazuje, że te rozwiązania ustawowe służą prawidłowości działania, no i oczywiście szkolenia dla funkcjonariuszy pokazują, że funkcjonariusze naprawdę z wielkim zaangażowaniem, ale z większym, wielkim profesjonalizmem również to narzędzie stosują. Mógłby pan nam, minister, powiedzieć, jak wyglądają takie szkolenia, czego dotyczą? One dotyczą, oczywiście dotyczyły, teraz będziemy powtarzać je, dotyczyły przede wszystkim kwestii prawnych, interpretacji tych nowych przepisów. Przypomnijmy, że to było rozwiązanie zupełnie nowe dla naszego porządku prawnego. Wcześniej funkcjonariusze policji nie mieli takiego narzędzia. Również bardzo ważny aspekt szkolenia to sposób stosowania kwestionariusza oceny ryzyka. Policjanci otrzymali jako załącznik do rozporządzenia, do ustawy kwestionariusz, jak oceniać ryzyko, czy rzeczywiście zachodzi zagrożenie dla życia, zdrowia, osobno dla osób dorosłych, osobno również dla dzieci. I to też był bardzo ważny aspekt szkolenia, mianowicie w jaki sposób postępować, jeżeli wśród domowników są dzieci, czy też osoby niepełnosprawne. Więc ten element psychologiczny również był tutaj bardzo, bardzo ważnym elementem w szkoleniu. Czy też na przykład osoby starsze, jaka jest skala przemocy choćby w stosunku do osób starszych? Tak, rzeczywiście takie dwie najbardziej zagrożone grupy to są osoby starsze, jak również dzieci. I dla nich szczególny nacisk chcieliśmy położyć. Mniej więcej osoby powyżej 50 roku życia to mniej więcej 1/3 osób, które są dotknięte zjawiskiem przemocy, z czego mniej więcej 85% to są kobiety, chociaż akurat te proporcje płci układają się mniej więcej równomiernie wśród wszystkich osób dotkniętych czy zagrożonych przemocą. Panie ministrze, dopełnieniem tej pomocy są ośrodki pomocy osobom pokrzywdzonym finansowane z ministra Realnego Funduszu Sprawiedliwości. Jakie są możliwości tych ośrodków, i to zarówno pod względem psychologicznym, prawnym, jak i finansowym? Tak, rzeczywiście ważnym uzupełnieniem również dla funkcjonowania tej wspomnianej ustawy antyprzemocowej jest pomoc prawna, psychologiczna, po części również materialna dla osób dotkniętych przestępczością, w tym wypadku przemocą domową. Tych ośrodków jest 305 na terenie całego kraju. To jest taka sieć, którą rozwijamy od początku 2019 roku. Jest tak, że w każdej miejscowości, gdzie znajduje się sąd rejonowy, taki punkt czy taki ośrodek działa. Chodzi właśnie o dostępność, o bliskość, chociaż też bardzo często jest tak, że osoby wolą korzystać w jakimś bardziej oddalonym miejscu, że ze względu na dyskrecję, chociaż oczywiście ta pełna dyskrecja w każdym miejscu jest zapewniona, i ta pomoc, która jest świadczona w tych punktach, to jest pomoc prawna, chociażby w zakresie przygotowania wniosku o przedłużenie tego nakazu, bo tak jak mówiliśmy na początku, nakaz policyjny jest wydawany na 14 dni, potem jeżeli miałby być przedłużony, to osoba dotknięta przemocą musi złożyć do sądu wniosek. Na formularzu on jest uproszczony, natomiast na pewno takie wsparcie prawnika w tym zakresie jest przydatne czy niezbędne, i właśnie chociażby po to są prawnicy w Funduszu Sprawiedliwości, w ośrodkach Funduszu Sprawiedliwości, sieci pomocy pokrzywdzonym, aby właśnie chociażby taką pomoc dla osób dotkniętych przemocą domową świadczyć. Również pomoc psychologiczna, to wsparcie związane z niewątpliwą traumą dla
dla osób dotkniętych przemocą bezpośrednio, ale również, co myślę, jest ważne dla osób bliskich, tak? W szczególności dla dzieci. U nas nie ma kolejek, ta dostępność jest istotna. Wtórna do tego wszystkiego jest oczywiście pomoc materialna. Kiedyś, zanim ta ustawa antyprzemocowa funkcjonowała, dość częstym typem pomocy materialnej to było zapewnienie mieszkania tymczasowego, bo to wcześniej kobieta często z dziećmi uciekała przed przemocowcem z domu. Teraz to nie jest, dzięki Bogu, już potrzebne w takiej skali, ale oczywiście w jakimś zakresie pomoc materialna może być potrzebna. Ona nie ma charakteru zasadniczego, zupełnie taki dodatkowy i doraźny, ale chociażby wsparcie w zakresie różnych bonów na żywność tymczasowo, czy ubrania na pewno może być czymś przydatnym. To na koniec jedna rzecz. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości chce poszerzać przepisy ustawy antyprzemocowej, czy liczy na taki konsensus polityczny z każdej strony sceny politycznej, liczy na poparcie? Tak, ten sukces, niewątpliwy sukces ustawy antyprzemocowej z 2020 roku skłania nas do tego, żeby iść dalej i opierając się na tych dobrych, wręcz bardzo dobrych doświadczeniach funkcjonowania narzędzia natychmiastowego nakazu policyjnego, proponujemy tak zwaną ustawę antyprzemocową 2.0. Zresztą już w trakcie prac nad pierwszą ustawą zapowiadaliśmy, że jeżeli te rozwiązania się sprawdzą, to będziemy chcieli uzupełnić to spektrum narzędzi ochrony przed przemocą domową o kolejne. Proponujemy trzy kolejne narzędzia, które będą funkcjonowały na bardzo podobnej konstrukcji jak to, które już się sprawdziło. Mianowicie też będzie natychmiastowy, policyjny, taki prosty 14-dniowy nakaz czy zakaz, a następnie możliwość wnioskowania do sądu. I to będzie po pierwsze zakaz zbliżania się do osoby, czyli nie tylko do mieszkania, ale jeżeli osoba, wiadomo, porusza się, wychodzi z domu, to też będzie chroniona. To jest narzędzie podobne do narzędzia, które jest w prawie karnym. To będzie narzędzie policyjne i cywilnoprawne. Drugie narzędzie to zakaz wstępu w określone miejsca, żeby zabezpieczyć nie tylko dom przed sprawcą przemocy, ale również takie typowe miejsca, jak miejsce pracy, czy szkoła dziecka. I trzecia rzecz, no w związku z rozwojem technologicznym, zakaz komunikowania się, takiego nękania, można by powiedzieć, czy to telefonami, czy przez komunikatory. Więc proponujemy uzupełnienie tych dotychczasowych rozwiązań przez te trzy kolejne, według takiego schematu, mając na względzie no właśnie to, że policja jest tym organem, które te narzędzia rzeczywiście stosuje bardzo sprawnie i bardzo skutecznie. A jeżeli chodzi o konsens polityczny, no cóż, mam nadzieję, że podobnie jak w przypadku tej ustawy, która już obowiązuje, my jako Ministerstwo Sprawiedliwości zawsze podkreślaliśmy, że nam bardzo zależy na tym, żeby stosować narzędzia, które są skuteczne. My odrzucamy różnego rodzaju ideologie czy takie polityczne instrumentalizowanie sytuacji osób pokrzywdzonych, czy w szczególności osób dotkniętych przemocą domową. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę.